The lights are on and shining brightly here at the Marina Bay Street Circuit for the start of the Singapore Grand Prix. On pole today is Lewis Hamilton. The Mercedes was dominant during qualifying, and with the power unit advantage, well, you just can't see anybody challenging for that race win today. Siema, z tej strony Michael i zapraszam Was na 13 wyścig mistrzostw F1 2015. Przed nami Grand Prix Singapuru. No, gra się aż tak śpieszyła, że nie pokazała pól startowych. My startujemy z pozycji drugiej. Do Lewisa Hamiltona w kwalifikacjach straciliśmy tylko 34 tysięczne. Za nami startuje Nico Rosberg. No i możemy już przejść do startu. Ruszyliśmy troszkę gorzej od Hamiltona i też Nico Rosberga, który nas wyprzedza, a więc dwójka Mercedesów już na czele. No i Kimi nam się tutaj jeszcze zdążył wepchnąć po prawej stronie, także spadamy na czwartą pozycję. Będzie tutaj atak na Kimiego, zrównujemy się z naszym partnerem. No i kontakt z Kimi, lądujemy na bandzie, Kimi coś ty zrobił. No skręcił na mnie i skończyłem na bandzie, nie mamy całego przedniego skrzydła. O Boże, cały wyścig zrujnowany już na pierwszym okrążeniu. No musimy zjechać. Oj, będzie kiepsko. To jeszcze Nico Hulkenberg też zrozwalony stoi. No i kierowcy Mercedesa w tym momencie są w fantastycznej sytuacji, bo ja wątpię, żebym zdobył jakieś punkty w tym wyścigu, a oni są na dwóch pierwszych pozycjach. Wróciliśmy na tor, teraz pytanie, jaka będzie nasza strata chociażby do Roberta Meriego, który jedzie przed nami. Za moment, jak dojedziemy do końca pierwszego sektora, to się dowiemy. I pytanie, czy my na tych oponach zdołamy dojechać do końca. Mogą być problemy, ale na pewno będę do tego dążył i próbował, żeby jak najbardziej zminimalizować straty. A strata do Meriego to 36 sekund prawie. No wygląda to bardzo źle. No i nasze tempo w porównaniu z kierowcą Marussi jest bardzo dobre, bo odrobiliśmy przez te dwa sektory aż 4 sekundy. Now Bernardo's heading to the pits. He's suffered a blowout.
Myślałem, że tam jakieś było wyprzedzenie, ale widzę, że na minimapce, że pastor Maldonado tam stoi chyba w miejscu. No i nawet go tutaj widzimy, że stoi. O, już zniknął. Estimating from the Mana driver's tires, we're expecting him to come into the pits within the next 5 laps. Widzę, że zaczynają się pierwsze pit stopy i to jest dla nas bardzo ważny moment, bo dowiemy się, gdzie tak naprawdę jesteśmy w tym wyścigu. Bo tak jak mówiłem, no chcę dojechać, spróbować na tych oponach dojechać do końca. I na razie te opony dobrze wyglądają, nie są aż tak zużyte, więc to może się udać. No i za moment zobaczymy po tych wszystkich pit stopach, gdzie będziemy się znajdować. Away from the next round of stops, we're going to fit the option tire. Tires and brakes are getting too hot. Try and be less aggressive through the corners. We're now at around 60% of our initial fuel load. That's 60% of fuel remaining. No i już tutaj dojechaliśmy do Roberto Meriego bardzo szybko i wyprzedzamy go teraz, zanim wjedziemy pod tą trybunę. Przed nami Sergio Perez. Perez już był w boksie, ma świeże opony. Zobaczymy, czy nie będzie nam czasami odjeżdżał. Chociaż wydaje mi się, że jeszcze powinniśmy być od niego szybsi. Oczywiście kolejni kierowcy w alei serwisowej. Kto tam wyjeżdża? Czy damy radę wyjechać przed nim? Max Verstappen. No już mam kiepskie skojarzenia z Maxem Verstappenem i aleją wyjazdem z alei serwisowej. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to zapraszam do obejrzenia pierwszego odcinka z tej serii Grand Prix Australii. Ale tym razem bez problemu tutaj Maxa nam udało się wyminąć. I teraz będzie atak na Sergio Pereza. Wyprzedzamy Meksykanina z Force Indii i przebijamy się jedną pozycję wyżej. On standard revs. Car behind is running standard revs.
continue to cut corners, the stewards will give you a penalty. Hamilton has just taken the lead. O, teraz nawet na tych już trochę zużytych oponach udało nam się wykręcić najszybsze okrążenie wyścigu. I jesteśmy na punktowanej pozycji, dokładnie na 8, jedziemy po 4 punkty. I przed nami jest Romain Grosjean, bardzo blisko w zasięgu jest, bo cały czas się do niego dosyć mocno zbliżamy. I chyba to jest nasz szczyt w tym wyścigu, ta 7 pozycja. Bo wydaje mi się, że potem już tej czołówki tam nie dogonimy. Może czołówka to za dużo powiedziane, bo na dwóch pierwszych pozycjach jadą kierowcy Mercedesa z bardzo dużą przewagą. I potem jest dopiero ta grupka czterech bolidów. Ale no są za daleko, abyśmy ich dogonili. Tym bardziej, że oni jadą teraz na świeżych oponach. A my na tych naszych od pierwszego okrążenia. No już jesteśmy bardzo blisko Romana i widzę, że on ma założone opony miękkie. I teraz pytanie, czy on startował na medach i zjechał na miękkie, czy startował na miękkich, zjechał na miękkich i będzie jeszcze raz jeżdżał dalej serwisowej. No nie wiem, czy pit stop na dwa... Znaczy strategia na dwa postoje to dobra strategia. Tymczasem atakujemy Romana, ale broni się Francuz, nie odpuszcza. Także będziemy musieli nasz atak przełożyć na chwilę później. Aha, no i tyle z tego ataku, bo Roman zjeżdża do alei serwisowej, tak jak mówiłem, na dwa pit stopy jedzie. No, strategia taka nie za bardzo chyba, bo na pewno punktów nie wywiezie z tego wyścigu, a miał szansę. Inżynier nas tutaj informuje o jakiś... No coś się wydarzyło przed nami po prostu. I to mnie bardzo interesuje, bo możemy zyskać pozycję. No i Nico Rosberg spada na 6. pozycję. Ale szpech, kierowcy Mercedesa, on walczył o prowadzenie z Lewisem Hamiltonem, jechali po 1-2. A teraz bardzo wolno toczy się Rosberg, to jakieś problemy techniczne.
jeszcze teraz bandę wydzwonił. Ani on nie ma przedniego skrzydła, całkowicie nie ma przedniego skrzydła z tego co widziałem. I to jeszcze zanim uderzył w tą bandę tutaj. Raikkonen obejmuje prowadzenie, inżynier nam powiedział co się stało z Hamiltonem. Dramat w Mercedesie. Co tam się wydarzyło? No Hamilton jest już piąty. Co tutaj się dzieje? Ależ mamy szczęście w tym momencie. Oni teraz jechali po mnóstwo punktów, ja po drobne. I teraz cała sprawa się obraca. Hamilton, też bardzo dziwna linia. Teraz jeszcze w bandy wpadł. On chyba też miał tam z prawej strony uszkodzenia przedniego skrzydła. No wygląda na to, że między kierowcami Mercedesa doszło do kolizji, no bo nie widzę tej innej opcji. Dramat w Mercedesie, wściekły Toto Wolff. Ależ mamy farta w tym momencie, bo jechaliśmy na siódmej, teraz jedziemy na piątej i jeszcze kierowcy Mercedesa, no chyba bez punktów skończył ten wyścig. Dramat w Mercedesie. Najpierw ja się z Kimim zderzyłem na pierwszym okrążeniu, a teraz kierowcy Mercedesa się eliminują z walki o zwycięstwo w tym wyścigu. Jakiekolwiek punkty, niesamowite. Niestety żadnej powtórki z tych kierowców Mercedesa nie mam, bo przypadkowo wyłączyłem tą powtórkę i wtedy już przechodzi dalej, nie da się jej ponownie odtworzyć. Także przepraszam i siebie też, bo bardzo chciałbym to zobaczyć. Ależ dramat Mercedesa. A my mamy ogromne szczęście, bo z fatalnej sytuacji, którą mieliśmy na pierwszym okrążeniu, teraz robi się po prostu dobra. Niesamowite co się tutaj wydarzyło. I teraz jeszcze Kimi jedzie po zwycięstwo. Ależ farta ma nasz kolega z zespołu, no i cały nasz zespół Ferrari. Bo w tym momencie jedziemy po 35 punktów, a Mercedes po 0. No i jak widzicie, już zaczyna mieć problemy z trakcją trochę. Czuć zużycie tych opon. No i rozpoczynamy ostatnie okrążenie tego bardzo ciekawego wyścigu. Wiele nam się tutaj działo. Niekoniecznie może jeśli chodzi o manewry wyprzedzania, ale o kolizję i no, dramaturgię tego wszystkiego. No bo dwójka kierowców z jednego zespołu, którzy walczyli o zwycięstwo, zderzyli się między sobą. No i nie zdobędą w tym wyścigu żadnych punktów. My też przecież na pierwszym okrążeniu duże uszkodzenia po kontakcie z kolegą z zespołu. No teraz on jedzie po zwycięstwo, także ogromna dramaturgia w tym wyścigu. A nasze tempo, mimo tych bardzo żółtych opon, i tak jest dobre, bo my się nawet troszkę do Daniela Ricciardo zbliżyliśmy. No teraz to okrążenie nam nie wychodzi, bo cały czas obijam się o ściany. Ale i tak już tutaj żadnych szans na nic nie miałem. I tak ta piąta pozycja to bardzo dobry rezultat, patrząc na to, no gdzie byliśmy na tym pierwszym okrążeniu, bo tam mieliśmy stratę do kierowcy przed nami 30 sekund ponad. No i wjeżdżamy na linię mety. Kimi Raikkonen zwycięzcą tego wyścigu, zanim powinno być dwóch kierowców Williamsa. No bo przed nami był Daniel Ricciardo. No i zapewne dwójka kierowców Williamsa właśnie była na podium, tylko nie wiem kto był przed. Czy Felipe Massa był drugi, czy Bottas? Jednak Bottas, drugi, trzeci Felipe Massa.
No my na tej piątej pozycji, tam jeszcze była kara za limity toru, ale no i tak mieliśmy dużą przewagę nad Danielem Kwiatem. Później Perez, Verstappen, 9 Baton, pierwsze punkty Brytyjczyka w tym sezonie. 10 Carlos Sainz. Reszta nie punktowała. Maldonado nie ukończył tego wyścigu jako jedyny, ale ma tutaj dyskwalifikację, nie wiem co on tam zrobił. W sumie u Pastora to dosyć normalne, nie? Jakieś dziwne incydenty i kolizje. Klasyfikacja kierowców. 75 punktów przewagi nad Rosbergiem. No przez większość wyścigu ta sytuacja zupełnie odwrotnie wyglądała, bo wyglądała na to, że bardzo dużo do nas odrobią kierowcy Mercedesa. No i jeszcze jest taka sprawa, że Kimi przeskakuje Lewisa Hamiltona. Bardzo ciekawie. Verstappen wraca do pierwszej dziesiątki przed Hulkenberga, bo po ostatnim wyścigu się zamienili. No i to co mówiłem, Jenson Button pierwsze punkty w tym sezonie. Tylko w tym sezonie nie punktowali kierowcy Marussi. No i przechodzimy już do klasyfikacji konstruktorów. Powiększamy naszą przewagę nad Mercedesem do 85 punktów i to jest ok sytuacja, naprawdę ok. Do końca zostało nam 6 wyścigów. No oczywiście jeszcze dużo może się zmienić, ale udało nam się teraz powiększyć tą przewagę. No i co, w tym odcinku to byłoby wszystko. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, zasubskrybowania kanału. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się. Cześć!